Skąd czerpać radość, skoro wokół tyle złych wiadomości, skoro wokół tyle trwogi, zaraza, głód, zamachy, morderstwa, nadużycia. To wszystko bardzo przytłacza, to wszystko powoduje, że czasem już brak nadziei na radość. Czemu to wszystko nie może się zmienić? Kiedy to wszystko się skończy? Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Może najwyższy czas, żeby przestać szukać własnych rozwiązań, żeby przestać realizować własne pomysły na zaradzenie sobie ze smutkiem całego świata. Może czas, żeby poszukać pomocy u Pana. Pan jest dobry. Skosztuj, zobacz, co ci szkodzi. A jeśli to właśnie w Nim odnajdziesz spokój, jeśli to właśnie w Nim odnajdziesz szczęście, jeśli to właśnie na Pana się zapatrzysz, to w Nim znajdziesz swoje ocalenie i w Nim znajdziesz źródło swej radości.